Chciałem zaprosić do tematu na pewno trudnego, mało wdzięcznego, ale niestety, jak widzimy, aktualnego, do tematu, który w skrócie można zatytułować dwoma słowami: bratni spór. Wspólnota, niemal każda wspólnota jest zagrożona ryzykiem podziału. Ten podział między braćmi jest wpisany w historię ludzkości, bo przecież pamiętamy, przepraszam, coś rzeczywiście nie tak. Tak. Przecież pamiętamy z Księgi Rodzaju ten opis bratobójstwa, kiedy Kain zabił Abla. I od razu przypomina mi się, mówiłem o tym niedawno, ale powtórzę to w tym miejscu, niezwykła opowieść pokazująca tragiczną aktualność tego przesłania kainowego w XX wieku. Mianowicie 9 lat temu miałem okazję odwiedzać Kazań, a pod Kazaniem jest nad Wołgą, na takim półwyspie, na tej gigantycznej w tym miejscu rzece, położona, no, niegdyś gród założony przez Iwana Groźnego, a później pierwszy obóz koncentracyjny zbudowany na terenie Europy, bo Kazań, Wołga to przecież Europa. Latem 1918 roku z rozkazu Lwa Trockiego, ówczesnego nadzorcy i twórcy Armii Czerwonej. Trocki także kazał, polecił zbudować w tym pierwszym obozie koncentracyjnym pomnik. Pomnik Kainowi, jako pierwszemu buntownikowi przeciwko niebu. I myślę, że wiele mówi o naturze tej władzy, którą symbolizował Trocki, Lenin, inni towarzysze Stalin, ówczesnego Politbiura i ich następcy. To jest unieważnienie zakazu bratobójstwa, przekreślenie tego zakazu w imię buntu przeciwko Bogu. Jeżeli mamy się naprawdę zbuntować przeciwko Bogu, przeciwko regułom etycznym, to takim najbardziej drastycznym przekroczeniem tego zakazu, wyrazem tego buntu będzie właśnie bratobójstwo. Ten pomnik nie przetrwał długo, był z nietrwałego materiału zrobiony, z drzewa, i kiedy sam Trocki popadł w niełaskę w 1927 roku, pomnik został rozebrany, rozsypał się, nie ma go, są tylko zdjęcia. Trocki też został zabity z rozkazu swojego towarzysza z Politbiura Józefa Stalina. W 1940 roku dosięgła go ręka mordercy wysłanego przez Stalina. Ta historia oczywiście, historia bratobójstwa rzeczywiście wpisana jest nie tylko w dzieje XX wieku, tak szczególnie, tak drastycznie doświadczone, ale przecież możemy sięgnąć, no, niemal do opowieści każdej kultury, także do tej, z którą czujemy się bardzo związani. Obok związku z chrześcijaństwem, związek z Rzymem także jest nam, Polakom, od mistrza Wincentego, od tradycji Rzeczpospolitej Szlacheckiej bardzo bliski. Ale przecież Rzym powstał na bratobójstwie. Romulus zabił Remusa i tak powstał Rzym. To doświadczenie antropologiczne, jeżeli można tak powiedzieć, braterskiego konfliktu, ja oczywiście sprowadzę na grunt historyczny, ale pamiętajmy o tym, że ono jest wpisane w skażenie naszej natury. Nie zbudujemy prawdopodobnie raju na tej ziemi, a nawet na pewno go nie zbudujemy, i możemy marzyć i powinniśmy dążyć do tego, żeby ograniczyć tylko te złe instynkty, które w nas są wszczepione, jeżeli można tak powiedzieć. W historii politycznej wspólnoty, naszej wspólnoty, to doświadczenie bratniej wojny możemy już wskazać w drugim pokoleniu historycznych władców Polski, bo o ile Mieszko, o ile nam wiadomo, nie tak wiele wiemy o nim, miał dwóch braci, jeden wiemy, że zginął pod Cedynią, drugi gdzieś w jakichś innych okolicznościach, ale nic nie słychać o jego konflikcie w rodzinie. Natomiast już jego syn pierworodny, z małżeństwa, w chrześcijańskim małżeństwie poczęty, pierworodny,
Bolesław Chrobry przecież zaczyna swoje panowanie od wygnania swoich przyrodnich braci wraz z macochą Lamberta i Świętopełka. Udają się dokąd? Pod opiekę oczywiście sąsiadów, żeby walczyć, żeby próbować strącić swojego brata z tronu. Pięknie to oddaję, zachęcam Państwa do sięgnięcia do tej lektury, może ktoś z Państwa zechce sobie przypomnieć. Pięknie oddaję tę sytuację Teodor Parnicki w Srebrnych Orłach, przedstawiając te wyimaginowane dalsze losy Świętopełka i Lamberta jako, można powiedzieć, podopiecznych saskich książąt, którzy uważają, że to oni będą teraz decydować o obsadzie tronu książęcego w Polsce. Kogo zechcą, to obsadzą, mogą strącić Bolesława. Mówię o tym dlatego, żeby od razu wskazać, że od początku naszej historii, od początku wspólnoty politycznej, którą budujemy, istnieje to ryzyko, że konflikt wewnętrzny, spór między braćmi może być wykorzystywany z zewnątrz, że ci, którzy czują się skrzywdzeni w tym sporze, którzy przegrywają, chętnie, nierzadko udają się pod opiekę sąsiedzkich mocarstw, by dochodzić tego, co uważają za swoje prawa. To nie jest jednakże żadne ich usprawiedliwienie, ale taka jest, można powiedzieć, logika historii. Nieco bardziej dokładnie, i to już będzie ostatni przykład z historii dawniejszej, potem przejdę do tych dwóch wątków zapowiedzianych w tytule wykładu, a więc do rokoszu lubomirskiego i przewrotu majowego. Ale z tego wcześniejszego okresu chcę pokazać jeszcze, jak w XI stuleciu, na początku naszego państwa, te scenariusze bratniego konfliktu nabierają kształtu, który jest absolutnie dla nas czytelny w XX i XXI wieku. W roku 2016, pod jego koniec, rozpoznajemy te same role, rozpoznajemy tę samą sytuację. Przypomnijmy więc, że w roku 1093, a więc to już jest 920 przeszło lat temu, przeciwko Władysławowi Hermanowi, który sam doszedł do władzy w wyniku przewrotu przeciwko swojemu bratu, przeciwko Bolesławowi Szczodremu. Otóż przeciwko Władysławowi Hermanowi wystąpili, no można powiedzieć, jacyś byli emigranci polityczni, środowisko odsunięte od władzy właśnie przez niego. Ci, którzy poszli na emigrację z Bolesławem Szczodrym na Węgry, towarzyszyli synowi Bolesława Szczodrego, Mieszkowi, przedwcześnie zmarłemu. I oni próbują przeciwstawić się nie tyle nawet samemu Władysławowi Hermanowi, ile rządzącemu w jego imieniu Sieciechowi. Dlaczego to przypominam, po co o tym mówię? Bo Sieciechowi zarzucali, jak pisze o tym współczesny tym wydarzeniom, ktoś, kto znał tych ludzi, zbierał od nich relacje, anonim zwany Galem, opisuje, że Sieciechowi zarzucano następujące grzechy, przewiny, zacytuję Gala. Ten zaś Sieciech, wielkorządca można powiedzieć polski, premier można by powiedzieć dzisiejszym językiem, będąc palatynem, nie dość równomiernie przydzielał publiczne urzędy, gdyż nie na to baczył, co słuszne, czego domaga się cnota, lecz na to, co nakazują względy pieniężne. Nie na to, ile ktoś zasłużył, lecz ile mógłby dać. Jakże to współczesne, prawda? 920 parę lat temu władza rozdaje tytuły, urzędy tym, którzy mogą więcej dać. Kto nauczył wszystkie urzędy próbowania rachub arytmetycznych, to można powiedzieć zapowiedź kreatywnej księgowości, sztukmistrz i rozdawca chytrych pomysłów Sieciech, który zdobywanie najwyższych urzędów, stopni godności oraz wszystkich podrzędnych stanowisk sprowadził do sprytnych rachub, który ogrom aż takiej władzy ważył na szali przekupstwa. A więc można by powiedzieć, to koniec cytatu z anonima zwanego Galem, można by powiedzieć, że ten spór bratni w końcu XI wieku to był spór ze złą władzą, spór zbuntowanych obywateli, ale spór jednocześnie, można powiedzieć, dwóch grup politycznych, dwóch partii, tej partii sierot po Bolesławie Szczodrym z partią, którą zbudował wokół Władysława Hermana Sieciech. W imieniu tej, można powiedzieć, partii opozycyjnej występują dwaj synowie Władysława Hermana.
starszy Zbigniew i jego przyrodni brat Bolesław, zwany Krzywousty. Otóż oni, powołując się na właśnie nadużycia się Ciecha, przybywają do Wrocławia, by tam rozpocząć swoją walkę przeciwko złej władzy, rozpocząć wojnę domową w istocie. Wysyłają do wojewody wrocławskiego pismo następującej treści. Nader nędzny jesteś ten, kto nie znosi, przepraszam, kto nie tylko uciśnionej, lecz nawet utraconej nie żałuje wolności i nie jest synem, kto bez bólu znosi nieszczęścia zbolałej matki. Nie jest bowiem nikomu tajno, jaki potwór, jaka bestia zajęła całej ojczyzny łono, jak żarłoczny sęp szarpiące szpony wraził w najgłębsze wnętrzności wszystkich. Sam jeden z siepierś matki, nie jak matczynę, bo nie mogąc wydobyć z nich mleka, krew wysysa. On innych jakoby poronieńców albo precz odpędza, albo pyszną uciska władzą. Możemy powiedzieć, bardzo ostry akt oskarżenia. Ktoś może powiedzieć, mowa nienawiści. Chodzi o to, żeby pokazać tę drugą stronę konfliktu, no jako zło absolutne. Ktoś, kto wysysa krew z własnej matki. Może mieli rację, może nie, nie dojdziemy po 9 wiekach. Ale widzimy temperaturę tego sporu, widzimy ostrość tego sporu. Sporu, który zmusił wtedy Władysława Hermana do pierwszych ustępstw, kiedy podzielił ostatecznie po kilkuletniej wojnie domowej kraj między siebie i swoich dwóch synów, Zbigniewa i Bolesława Krzywoustego. Ale wtedy, dzieląc kraj, udzielił następującej przestrogi. I tę przestrogę warto, naprawdę warto zapamiętać w kontekście dzisiejszej naszej historii. Zacytuję radę Władysława Hermana, tak jak ją zapisał kilka lat później, czy kilkanaście lat później anonim zwany Galem. Jeśli by przypadkiem niezgoda ich, to jest jego synów, rozdzieliła, to ten, który by do obcych przystał ludów i sprowadził je do zniszczenia królestwa, niechaj pozbawiony władzy straci prawo do ojcowizny. Tu jest jasne kryterium. Możemy się spierać w sprawach domowych, możemy różnie patrzeć na kwestie odpowiedzialności politycznej, nadużyć, ograniczeń władzy, ale jeżeli prosimy sąsiadów o pomoc, to przekraczamy granice tej wspólnoty, wypisujemy się z niej. Władzy powinniśmy być raz na zawsze pozbawieni. I wiemy, że ten scenariusz niestety wiele razy się powtórzy. Jego symbolem stanie się słowo targowica w końcu XVIII wieku. Pójścia po pomoc do obcych, by rozwiązać problem wewnętrznego sporu. Ważnego sporu, ale żaden, nawet najważniejszy spór, nie pozwala bez konsekwencji niszczących dla wspólnoty odwołać się, oprzeć o interwencję sił zewnętrznych. Otóż można powiedzieć, że takim przykładem najbardziej klasycznym, klinicznym, można by użyć takiego określenia, sporu bratniego w historii I Rzeczpospolitej, teraz już przechodzę do tej głównej części tematu, był Rokosz Lubomirskiego. To jest czas, który przypada dokładnie w 2/3 znanej naszej historii. W roku 1666, a więc równo 350 lat temu, po 700 latach wcześniejszej historii od chrztu, doszło do tego starcia, zwarcia, konfrontacji. Konfrontacji tragicznej, bo w historii Polski, trzeba powiedzieć, do tego momentu były spory, nierzadko kończące się rozlewem krwi. Ale rzadko bardzo przybierały one postać, można powiedzieć, ogarniającej cały kraj wojny domowej. Takich przykładów na tle innych narodów, innych wspólnot politycznych Europy wieków średnich i epoki wczesno-nowożytnej mieliśmy wyjątkowo mało. Pierwszą w istocie taką stosunkowo długo trwającą wojną domową w naszej nowożytnej historii był Rokosz Zebrzydowskiego na początku XVII wieku, ale jeszcze bardziej dramatyczny, straszny przebieg miał właśnie ów Rokosz Lubomirskiego i dlatego ten przykład wybrałem, by zobrazować
na historycznej, można powiedzieć, egzemplifikacji genezę czy etiologię, o tak powiedzmy, bratniego sporu i jego przebieg i konsekwencje. Otóż przypomnijmy może w największym skrócie historycznych bohaterów i historyczne tło tego sporu. Jerzy Sebastian Lubomirski być może jest przez część Państwa pamiętany jako ten dumny magnat, który przyjmując króla Jana Kazimierza na swoim zamku w Spiskiej Starej Wsi, czy w Lubowli to było, już nie pamiętam, w każdym razie na Spiszu, wspaniały wielki zamek, roztrzaskał sobie puchar o czoło, wznosząc toast za powrót Jana Kazimierza do Polski, na polską ziemię. Bez niego Jan Kazimierz by nie wrócił do Polski. Tak to opisuje Henryk Sienkiewicz w Potopie i opisuje zgodnie z prawdą. Jerzy Sebastian Lubomirski taką rzeczywiście w Potopie rolę odegrał. Jako jeden z bardzo nielicznych, a na pewno najsilniejszy ze wszystkich tych magnatów, bardzo nielicznych, którzy nie odstąpili króla, nie odstąpili Polski w tym tragicznym momencie końca 1655 roku zalewu moskiewsko-szwedzkiego, który zagarnął całą niemal ziemię Rzeczpospolitej. A więc możemy sobie przypomnieć z Potopu tę postać, która gdzieś tam obok większego niewątpliwie w Potopie bohatera, jakim jest Stefan Czarniecki, występuje. Przypomnijmy zatem w największym skrócie, że Jerzy Sebastian Lubomirski, dziedzic wielkiej fortuny wyrosłej na wykorzystaniu, można tak powiedzieć, nie tylko z pożytkiem dla grosza publicznego, ale i dla własnej kieszeni Salin Wielickich. Dlatego Stefan Czarniecki, który nie miał tej możliwości, mówił o sobie: ja mnie z soli ani z roli jeno z tego, co mnie boli, przytyk pod adresem Stanisława Lubomirskiego, ojca Jerzego Sebastiana. Tenże właśnie ojciec zgromadził wielki majątek, gospodarując Salinami Wielickimi. Ale był człowiekiem skądinąd zasłużonym i zdolnym do dobrej pracy dla Rzeczpospolitej. Zostawił swoim synom ogromny majątek, a najzdolniejszy z potomków Stanisława Lubomirskiego, Jerzy Sebastian, otrzymał także gruntowne wykształcenie i okazał się wyjątkowo uzdolniony. Był niewątpliwie najzdolniejszym w swoim pokoleniu z polskich magnatów pod wieloma względami. Przygotowywany od początku, można powiedzieć, dojrzałego życia do politycznej kariery, w wieku lat 20 był już marszałkiem sejmiku proszowickiego, a więc tego najważniejszego sejmiku w Małopolsce, i stał się szybko liderem, można tak powiedzieć, małopolskiej szlachty. Ćwiczy także swoją szablę, swój oręż wykształcony w podróżach zagranicznych do Włoch, do Holandii, w najnowszych szkołach, można powiedzieć, strategii i taktyki ówczesnej europejskiej. Lubomirski dość szybko daje się poznać jako dobry dowódca, choć nie pierwszoplanowy, bo wciąż wydaje się, że pójdzie w kierunku polityki raczej niż wojaczki na pierwszym miejscu. Kiedy w 1648 roku umiera Władysław IV Waza, to właśnie Lubomirski popiera, jest jednym z tych, którzy zdecydowanie popierają wybór Jana Kazimierza, ugodowo nastawionego wobec kozaków, którzy już wtedy rozpętali tragiczne w skutkach powstanie chmielnickiego, a nie jego bardziej wojowniczego brata Karola Ferdynanda. A więc znów wspiera Jana Kazimierza w tym momencie. Lubomirski, patrząc wstecz na swoje zachowanie, zapewne wracał myślą do swoich zasług wobec króla. Wyobrażał sobie sytuację taką, jak niegdyś próbował sobie wyrobić Jan Zamoyski przy Batorym, a jeszcze bardziej przy młodziutkim Zygmuncie III, że będzie takim wielkim magnatem przy królu, który wszystko jemu zawdzięcza, będzie mógł sterować tym królem. Ale król był starszy od Lubomirskiego o 7 lat, był bardzo ambitnym człowiekiem o bardzo bogatej biografii. Nie będę jej streszczał, bo sama ta biografia starczyłaby za kanwę wielu filmów fabularnych i wielu wykładów, tylko wymienię tytuły, które były, no, że tak powiem, przedstawiane Janowi Kazimierzowi, zanim został królem Polski.
Był generałem austriackim w wojnie 30-letniej. Był nominowany na stanowisko wicekróla Portugalii. Był kardynałem Kościoła rzymskokatolickiego, ale ostatecznie odrzucił ten kapelusz, żeby wstąpić do klasztoru. I tam długo nie wytrzymał i właśnie na wieść o opróżnieniu tronu w Polsce wrócił do ojczyzny, żeby w elekcji ubiegać się o wybór skutecznie. Nie streszczając wtedy życia Jana Kazimierza, wspomnijmy tylko o tym, że właśnie w czasie swoich przygód jeszcze przedkoronacyjnych, przedkrólewskich, znalazł się przejściowo na kilkanaście miesięcy w więzieniu francuskim, gdzie kardynał Richelieu uwięził go, kiedy właśnie Jan Kazimierz udawał się objąć posadę wicekróla Portugalii, admirała floty hiszpańskiej. No, bezczelnie można powiedzieć, próbował dostać się tam przez Francję, a Francja znajdowała się w stanie konfliktu z Hiszpanią. To też popadł w areszt, ale właśnie tam w tym, no, można powiedzieć, internowaniu, areszcie spotkał przeznaczenie swojego życia, czyli Marię Ludwikę, która wkrótce z rodu Gonzagów, wielkiego rodu włoskiego, która wkrótce poślubi jego starszego przyrodniego brata Władysława IV. Kiedy jednakże Władysław IV zejdzie z tego świata, królowa wdowa natychmiast wróci do swej pierwszej miłości, czyli do Jana Kazimierza. I taki romansowy wątek tutaj można znaleźć, prawda? Ogólnie rzecz biorąc, Jan Kazimierz bardzo lubił romansować nie tylko z własną żoną do końca życia. Ale jego żona jest jednak tutaj bardzo ważna, bo jej osobiste ambicje, plany odegrały dużą, nie najlepszą, można powiedzieć, rolę w tej historii, którą chcę tutaj króciutko opowiedzieć. Otóż wiemy, co było po wyborze Jana Kazimierza. Była seria dramatycznych walk o samoistnienie Rzeczpospolitej. Akurat można powiedzieć, że Jerzy Sebastian Lubomirski zaczynał te walki niezbyt fortunnie, bo no, brał udział w niesławnej klęsce pod Piławcami. Długo się musiał z tego tłumaczyć, chociaż nie dowodził tam bynajmniej. Natomiast potem bardzo dzielnie stawał pod Zborowem, kiedy wojska królewskie z równie dzielnie, czy no najdzielniej, bo dowodził tym wszystkim, stawał Jan Kazimierz, uratowały Zbaraż w 1649 roku. Już tam się odznaczył Jerzy Sebastian Lubomirski ze swoimi żołnierzami. I także no, niezwykle, można powiedzieć, ofiarnie i bohatersko i skutecznie od strony wojskowej brał udział w wielkim triumfie pod Beresteczkiem w 1652 roku, triumfie nad kozactwem odniesionym przez Jana Kazimierza. Potem przychodzi potop, przychodzi rok 1655. Większość, ogromna większość magnaterii odstępuje króla, większość idzie w stronę, można powiedzieć, szwedzkiego nowego władcy, inni, mniejsza grupa, głównie na Litwie, wybiera cara jako swojego nowego pana, jeszcze inni zerkają ku Rakoczemu, księciu siedmiogrodzkiemu. Owszem, i Jerzemu Lubomirskiemu się uśmiechała taka perspektywa, ale Jana Kazimierza jednak nie odstąpił, sugerował tylko nawiązanie współpracy i przyszłe być może dziedzictwo dla Rakoczego. Zmieni się to wszystko, kiedy Rakoczy najedzie Polskę w 1657 roku. Wtedy to właśnie Jerzy Sebastian Lubomirski poprowadzi, no, można powiedzieć, kapitalną, a dla Polski druzgocącą dla Siedmiogrodu wyprawę na Siedmiogród, która złamie zupełnie Rakoczego, złamie jego ofensywę przeciwko Polsce i udział Rakoczego w rozbiorze Polski, jaki wtedy został traktatem w Radnot podpisany z jego Szwedów i Brandenburczyków udziałem. Wśród zasług ówczesnych Jerzego Sebastiana Lubomirskiego są i te, które dzielił ze Stefanem Czarnieckim. Często wymieniamy tylko Czarnieckiego, kiedy mówimy o tej wojnie podjazdowej przeciwko Karolowi Gustawowi,
na początku 1656 roku, to co opisuje Sienkiewicz w Potopie w drugim tomie, to są wspólne zwycięstwa w istocie Czarnieckiego i Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. Bierze udział w oblężeniu Torunia, ale wciąż jeszcze ten największy sukces ma przed sobą. Tym największym sukcesem była wojna z Rosją w 1660 roku wznowiona, rozpoczęta, przypomnę, ogromnym najazdem moskiewskim na Litwę w 1654, kiedy Moskwa zajęła całą Litwę praktycznie rzecz biorąc, dochodząc aż do Lublina w 1655 roku. Ta wojna po okresie rozejmu została wznowiona w 1659 i rozstrzygającą o jej losach bitwę stoczył właśnie i fenomenalnie zorganizował Jerzy Sebastian Lubomirski, blokując i zmuszając do kapitulacji główną armię moskiewską dowodzoną przez księcia Szeremietiewa pod Cudnowem na Ukrainie. To zwycięstwo jest oceniane przez historyków wojskowości jako najbardziej perfekcyjnie przeprowadzona akcja strategiczna w całej historii wojskowości polskiej XVII wieku. Zostawiam to bez komentarza, po prostu jako werdykt tych, którzy się lepiej ode mnie znają na tej historii. Otóż te wszystkie sukcesy, patriotyczny, można powiedzieć, udokumentowany wysiłek Jerzego Sebastiana Lubomirskiego na pewno mógł prowadzić w połączeniu z jego pozycją wśród małopolskiej szlachty jako jej absolutnego lidera do czegoś, co znamy najczęściej jako powód ludzkich nieszczęść i waśni, do pychy, do przekonania, że on wie lepiej, że on jest najważniejszy, że jemu ojczyzna zawdzięcza najwięcej. Ta, można powiedzieć, gra między pychą małopolskiego magnata, zasłużonego bardzo dla ojczyzny, między racjami, które podejmie się reprezentować, a pychą i brakiem zrozumienia dla struktury Rzeczpospolitej ze strony dworu królewskiego, a w szczególności królowej Ludwiki Marii, jest istotą czy osią konfliktu, który się rozwija między 1660 w istocie a 66 rokiem. Bowiem właściwie nawet wcześniej, można by już 2 lata wcześniej, na pamiętnym sejmie, który miał zatwierdzać nową ugodę, czy jak niektórzy chcą mówić Unię Hadziacką, która miała rozwiązać problem ukraiński kompromisem, zgodą z żywiołem ruskim. Niestety, jak wiemy, ta zgoda nie okazała się trwała. Wówczas na Radzie Senatu Jan Kazimierz zaproponował reformę sejmowania. To już było 6 lat po pierwszym zerwaniu Sejmu w Rzeczpospolitej, po tym nieszczęsnym Sejmie 1652 roku zerwanym przez jednego posła, przez Sicińskiego, pod laską marszałkowską Andrzeja Maksymiliana Fredry, który uznał ten protest, uznał prawo pojedynczego szlachcica do liberum veto, do wolnego nie pozwala. Ale po tragicznych doświadczeniach kolejnych 6 lat, w których Rzeczpospolita z najwyższym trudem ocaliła sama siebie, dojrzewała ta świadomość, że reforma jest potrzebna. Król proponował głosowanie kwalifikowaną większością, 2/3 głosów. Roztropna zapewne propozycja, choć niekoniecznie musiała się podobać Litwinom, bo Litwinów była mniejszość w Sejmie i przez liberum veto czuli się zabezpieczeni, jak o tym mówiliśmy chyba już poprzednim razem. Ale była to reforma do przeprowadzenia, jak się wydawało, reforma, którą w tych czasach trudnych rozumiano. Mówiono także o potrzebie wprowadzenia stałej Rady Senatu przy królu, a więc namiastki, można powiedzieć, stałego rządu przy królu, coś, co by usprawniło działanie administracji w okresie, kiedy Sejm nie obraduje. Lubomirski waha się, czy poprzeć ten plan, skoro nie on jest jego głównym promotorem, tylko dwór królewski. Waha się także ze względu na grę dyplomacji europejskich, sąsiednich i europejskich mocarstw, które chcą
wykorzystać kryzys w Polsce do narzucenia swoich kandydatów na następcę Jana Kazimierza. A Jan Kazimierz godzi się z tym, że żeby Polska była wzmocniona, trzeba od razu wybrać następnego króla, żeby nie było za jego życia, za życia aktualnie panującego Jana Kazimierza, żeby nie było tego dramatycznego okresu przejścia w sytuacji niepokoju, osłabienia Rzeczpospolitej. No ale oczywiście wiadomo, Austria chce mieć swojego kandydata, Moskwa już wysunęła swojego kandydata, samego cara, wielki elektor brandenburski, tak zdradziecko zachowujący się wobec Polski w poprzednich latach, miał także wielu swoich zwolenników. No i jest rzecz jasna dyplomacja francuska, która robi wszystko, żeby zablokować kandydata austriackiego w swojej walce z Habsburgami. Kogo poprzeć? Ostatecznie Ludwika Maria ze względów osobistych, ze względu na kwestię za mąż pójścia swojej ukochanej siostrzenicy, to miał być warunek dla kandydata francuskiego, że ma poślubić tęże siostrzenicę Ludwiki Marii, popiera zdecydowanie kandydaturę francuską. Tworzy się w ten sposób stabilna partia francuska, bardzo wysoko opłacana pieniędzmi przez Ludwika XIV. Wśród opłacanych systematycznie od tego roku jest młodszy o 13 lat od Jerzego Sebastiana Lubomirskiego i pochodzący z jego szkoły wojskowej Jan Sobieski. To jest uczeń Lubomirskiego w sensie wojskowym. No ale zapisał się do partii dworskiej, można tak powiedzieć, no przez miłość do Marysieńki, która przybyła przecież jako dwórka królowej, niejako automatycznie przystał do tej partii francuskiej. Zaczyna się wobec tego takie przeciąganie między zewnętrznymi siłami, które przekupują swoich zwolenników i stronami wewnętrznego konfliktu w Polsce. Stroną tego konfliktu, dość bezładną, chaotyczną, jest nieopłacane od kilku lat wojsko, które ocaliło Rzeczpospolitą. No, skarb Rzeczpospolitej był pusty, a trzeba było zapłacić kilkudziesięciu tysiącom żołnierzy. Ci się buntowali, tworzyli swoje związki wojskowe, które tworzyły chaos dodatkowy. Walka między chaosem a potrzebą reformy, próbą, że tak powiem, rozwiązania tego kryzysu, w którym Rzeczpospolita się niewątpliwie znalazła. To jest okres, w którym dojrzewa ta bratobójcza wojna. Wtedy właśnie, może warto to przypomnieć, rozpoczyna swój krótki, ale ważny, żywot, pierwsza gazeta w polskiej historii, Merkuriusz Polski Ordynaryjny, w roku 1661 roku zaczyna być wydawany, pierwsza gazeta, pierwszy tytuł prasowy w Polsce, oczywiście jako narzędzie propagandy, bo taka jest geneza prasy, taka jest geneza dużej części prasy, może nie całej, dużej części prasy. U nas w każdym razie tak jest. Merkuriusz został po to wydany, uruchomiony przez partię dworską, żeby propagować reformę, elekcję vivente rege, czyli za życia króla, kandydaturę francuską, żeby propagować to, co podobało się dworowi, co podobało się królowej. Ale oczywiście druga strona też nie zasypia gruszek w popiele. Andrzej Maksymilian Fredro, o którym mówiliśmy chyba w czasie poprzedniego naszego spotkania jako wielkim szermierzu szlacheckiej wolności, odpowiada wtedy na te zakusy ograniczenia liberum veto swoimi traktatami, między innymi wydanym wtedy właśnie traktatem Scriptores seu toge. Zdenerwowany przeciąganiem się tej sytuacji, odwlekaniem Sejmu na Sejm, na następny Sejm reformy, Jan Kazimierz 6 lipca 1661 roku wygłosił wstrząsające przemówienie na Sejmie, które zostało natychmiast przepisane, stąd znamy je w wielu bardzo odpisach. Przemówienie, w którym zapowiedział rozbiory, że no najpierw, prawda, Rosja sięgnie po Litwę, po całe wschodnie ziemie, potem złapie nas za gardło elektor brandenburski, czyli zabierze Pomorze i Prusy, przepraszam, i Wielkopolskę, a wtedy Austria włączy się do zaborów, biorąc resztę Polski. Ta groźba, tak niestety proroczo sformułowana, miała wstrząsnąć opinią szlachecką, żeby przekonać ją do reformy.
Na razie było to przekonywanie, walka pism politycznych. W propagandzie samej, w społeczeństwie demokratycznym nie ma nic złego, jeżeli istnieje możliwość wymiany opinii, jeżeli nie ma monopolu na propagandę, jeżeli nie ma monopolu na wymianę opinii. A w 1660 latach nie było takiego monopolu. Stąd niezwykle żywa publicystyka wtedy, wymiana opinii. Ale król się niecierpliwił, a zwłaszcza królowa, że wciąż stoi jej na drodze wahający się pyszny magnat Jerzy Sebastian Lubomirski. I królowa już w grudniu 62 roku postanowiła, trzeba zgładzić Lubomirskiego. Trzeba go fizycznie usunąć. Jak się da, to w aureoli prawa przez sąd sejmowy skazać go na śmierć jako buntownika, a jak się nie da, to inną metodą włoską, prawda, w takiej, w jakiej wyrosła jej tradycja, czyli skrytobójczo. Oczywiście Lubomirski jest tego świadomy. Wie, że na dworze w kręgu królowej zaczyna się projektować jego usunięcie. Jest zbyt silny, żeby się z tym pogodzić, żeby jednocześnie no, sprowadzić się do roli pokornego petenta. I w odpowiedzi zaczyna organizować pospolite ruszenie, które miało go bronić. Król liczył jeszcze, że przekona opinię szlachecką wielkim zwycięstwem, rusza na ostatnią polską wyprawę na Moskwę w 1664 roku. Nie zabiera Lubomirskiego, bo jeszcze oficjalnie nic się nie stało. Królowa tylko mówi o tym, tak można powiedzieć, żeby inni słyszeli, ale nie ma to charakteru formalnego wystąpienia przeciwko Lubomirskiego. Mówi o jego usunięciu. Lubomirski jednakże jest już hetmanem polnym od kilku lat, a więc formalnie powinien nawet brać udział w tej wyprawie, ale król go nie chce na tej wyprawie na Moskwę, bo król chce sam zebrać splendor ostatecznego pognębienia Moskwy, żeby tym zwycięstwem przekonać szlachtę do swojego, a raczej swojej żony programu. Ale wyprawa nie kończy się dobrze. Mimo zebrania ogromnej armii liczącej 40 tysięcy wojska koronnego, podobnej liczby kozaków i wojska litewskiego towarzyszącego królowi w tej wyprawie, a więc ogromna armia jak na możliwości finansowe Rzeczpospolitej, raz jeszcze zmobilizowana, dociera na odległość kilometrów od Moskwy pod Siewsk, ale zawraca i no można powiedzieć w niesławie, w takiej wojnie szarpanej cofa się spod Moskwy. Nie dało się już nic więcej w tej wojnie z Moskwą osiągnąć. Co by było, gdyby Jerzy Sebastian Lubomirski poszedł w tej wyprawie? Może udałoby się wtedy Moskwę raz jeszcze pokonać z najlepszym wodzem, jakiego wtedy Rzeczpospolita miała w osobie Lubomirskiego. Może nie doszłoby do rokoszu, ale królowi ta operacja się nie udała. Skoro przegrał tę wyprawę król, królowa namawia go do ostatecznej rozprawy z magnatem i wtedy udaje się tak, że tak powiem, zdominować i zmanipulować częściowo Sejm. Na 176 posłów, 20 kilku było nieobecnych wtedy, no, reszta dała się przekonać królowi. W grudniu 1664 roku Sejm wydał wyrok skazujący Jerzego Sebastiana Lubomirskiego na karę śmierci, konfiskatę majątku, utratę wszystkich tytułów i czci oczywiście. Pod zarzutem zdrady, pod zarzutem organizowania związków wojskowych, no, częściowo te zarzuty nie były bezpodstawne, bo Jerzy Sebastian, tak jak wszyscy inni magnaci i jak król także w tym czasie, porozumiewał się z ościennymi mocarstwami, szukając poparcia dla tej rozgrywki wewnętrznej. Na tym polegało nieszczęście, że wszyscy angażowali się we współpracę z ościennymi mocarstwami. I król, i pobierający od Francuzów, niektórzy od innych dworów, jego współpracownicy, i Jerzy Sebastian Lubomirski, który pensji nie potrzebował, bo był dość bogaty, ale który kontaktował się z dworami obcymi w celu politycznej pomocy przeciwko królowi. Ta
walka weszła w fazę decydującą w roku 1665. Oczywiście Lubomirski musiał opuścić kraj, ale po to tylko, żeby przygotować się do walki. Popierała go bardzo duża część szlachty, przede wszystkim małopolskiej, na drugim miejscu wielkopolskiej. Litwini byli przeciwko niemu. Dlaczego go popierali? Bo dostrzegli w nim, a on umiał wykorzystać ten element, dostrzegli w nim obrońcę prawdziwej wolności. Ktoś powie wolności szlacheckiej, sobie państwa, ale nie. To była prawdziwa wolność, bo król i królowa w dążeniu do przeprowadzenia swojej reformy przekroczyli pewną wewnętrzną granicę. Pokazali, że z nagięciem procedur prawnych, z wykorzystaniem w dodatku osobistej nienawiści instygatora królewskiego, Żytkowicza, który wszedł w konflikt prywatny z Jerzym Sebastianem Lubomirskim kilka lat wcześniej. Lubomirski połamał na nim swoją laskę marszałkowską jako marszałek Sejmu, pogardzając trochę, no, bez porównania, niższego pochodzenia szlachcicem. A więc ten prokurator, można tak powiedzieć, miał dodatkowe powody, by zwalczać Lubomirskiego. W imię prywatnych emocji, prywatnych nienawiści, uporu królowej zrezygnowano z uczciwego procesu, nie dopuszczono do realnej możliwości obrony Jerzego Sebastiana i pokazano, że król, władza państwowa może skazać najsilniejszego w Rzeczpospolitej obywatela. Można spojrzeć na to z dwóch stron. Dumny magnat został upokorzony, ale szlachta widziała to inaczej, większość szlachty. Jeden z nas, i to najsilniejszy z nas, został z naruszeniem prawa, z nagięciem prawa zniszczony. Próbuje się go zniszczyć. Władza państwowa próbuje podeptać wolność jednostki, obywatela. To stajemy przy tym pierwszym wśród nas, obywatelu. Bronimy naszej w ten sposób wolności. I tak zaczyna się ta gonitwa, taniec chodzony, jak to wtedy mówiono, przez całą Polskę, bo po całej Polsce chodziły za sobą te wojska królewskie, zorganizowane przy królu przez Jana Sobieskiego, który po Lubomirskim objął i laskę marszałkowską, i buławę hetmana polnego, namówiony do tego przez Marysieńkę, którą już wtedy mógł legalnie poślubić po śmierci jej pierwszego męża, sobie pana Zamoyskiego. Te wojska goniły się, tak można powiedzieć, bo nie chciały, no, zewrzeć się ze sobą. Jakby wciąż jeszcze było to wrażenie, że no, tyle przeszliśmy razem, walczyliśmy razem przeciwko Moskwie, przeciwko Kozakom, przeciwko Szwedom, przeciwko Brandenburczykom, a teraz mamy się zabijać. Ale w końcu doszło do pierwszego starcia pod Częstochową jesienią 1665 roku, w której na głowę pobite zostały wojska królewskie. Zawarto rozejm. Nie dotrzymano, obie strony nie chciały dojść do kompromisu. Te emocje nadal przesłaniały obu stronom, czyli dworowi i magnatowi, czyli Jerzemu Sebastianowi Lubomirskiego, przesłaniały możliwość dojścia do kompromisu. Walka odnowiła się w roku 1666 i skończyła się ostatecznie pod Montwami, czyli na przedmieściu Inowrocławia, na brzegu Noteci, gdzie Jerzy Sebastian Lubomirski, jego wojsko, pobiło w druzgocący sposób Jana Sobieskiego. To była największa klęska Sobieskiego. Pokazał mistrz, że uczeń jeszcze bardzo dużo musi się uczyć rzemiosła wojskowego. Bitwa skończyła się rzezią wojsk królewskich. Zginęło prawie 4000 wymordowanych, można powiedzieć, żołnierzy Jana Sobieskiego. Sobieski pisze o tym rozpaczliwy list do Marysieńki, no bo sam cudem się uratował, ledwie uszedł z życiem sam z tego starcia. Po stronie Lubomirskiego zginęło 200 osób w samej walce, 200 Rokoszan. Niemniej wrażenie, jakie wyniosły obie strony z tej walki, było tak straszne, że Lubomirski zaprzestał dalszej walki. Zrezygnował, poddał się królowi, zawarł z nim ugodę w Łęgonicach, przyjął właściwie werdykt, no, z dwoma wyjątkami. Udał się na wygnanie dożywotnie, zamiast przyjąć karę śmierci oczywiście, ale dla dumnego magnata to był odpowiednik kary śmierci, wygnanie we Wrocławiu.
i pogodził się z utratą wszystkich tytułów. Zatrzymał majątek dla swoich dzieci, dla swoich synów. Król natomiast zrezygnował z projektu swoich reform, tak? Pogrzebana została w tym starciu emocji, prywaty ze słusznymi racjami, bo obie strony miały słuszne racje. Strona dworska, że chciała zreformować państwo, tak jak państwo tego wymagało. I jednocześnie Lubomirski, że bronił państwa przed nadużyciem władzy wobec obywatela, przed przekroczeniem granicy wolności wewnętrznej, przez nadużywanie prawa, naginanie prawa pod zachcianki dworu. I jednocześnie obie strony pogrążone były w tych, można powiedzieć, odmętach emocji prywatnych, które pogrążyły kraj w chaosie na kilka lat. Jerzy Sebastian Lubomirski umarł w styczniu 1667 roku we Wrocławiu, złamany tą tragiczną historią, której był niechlubnym bohaterem. W tym samym 1667 roku zawarty został kończący wojnę z Rosją rozejm w Andruszowie. Polska straciła Smoleńsk, Polska straciła całą wschodnią Ukrainę. To był rok klęski Rzeczpospolitej, klęski, do której wstępem była wojna domowa. Wojna, w której prywata zwyciężyła z obu stron. Wojna, w której zwyciężyła chęć zniszczenia przeciwnika nad próbą dalszej perswazji, dalszego zachowania w Rzeczpospolitej tej zasady, o której parokrotnie tutaj Państwu mówiłem, że jest fundamentem Rzeczpospolitej. Tantum intende in republica, quantum tuis civibus probavi possis. To znaczy tyle zamierzaj w Rzeczpospolitej, ile możesz, ile zdołasz przekonać swoich obywateli. Jak nie przekonasz obywateli, to nie, to ze złamaniem prawa tego nie zrobisz, bez uszczerbku, bez szkody dla Rzeczpospolitej. Na rozbiory przepowiedziane przez Jana Kazimierza trzeba było czekać dłużej, ale Rzeczpospolita, bo 106 lat od bitwy pod Montwami, ale w istocie Rzeczpospolita po tej nieudanej próbie reformy zniszczonej przez wojnę domową już się nie podźwignęła. Czasy, wydawało się, odnowienia świetności militarnej Rzeczpospolitej przez Jana Sobieskiego wewnętrznie były dalej czasami upadku, czasami dalszej de facto wojny domowej, niepodporządkowania się królowi, już mówię tutaj o Janie III Sobieskim, jego opozycji. Ten podział, zły podział przetrwał. Jakaś perspektywa jego naprawy zabłyśnie dopiero w połowie XVIII wieku dzięki twórczemu umysłowi wielkiej pracy wychowawczej Stanisława Konarskiego, który próbował kompromisem, perswazją przekonać braci szlachtę do reformy ustroju, do ograniczenia liberum veto w swoim traktacie o skutecznym radsposobie. Później zaowocuje ta próba, no jeżeli można tak powiedzieć, wysiłkiem reformatorskim Sejmu czteroletniego. Wysiłkiem, który przecież przez większość z nas jest oceniany niezwykle pozytywnie. Wspaniała konstytucja majowa jest jego zwieńczeniem. Ale pamiętajmy, że i tamten wysiłek, z którego słusznie jesteśmy dumni, odbywał się w warunkach cichej, a wkrótce niestety otwartej wojny domowej. To, co pojawia się w XVIII wieku jako nowy czynnik w tej wojnie domowej, bo myślę, że jeszcze w XVII wieku to w znikomym stopniu występuje, w XVIII wieku już w całej pełni, to jest nowy element podziału między braćmi. Jedni zaczynają występować w roli nauczycieli, a nawet lekarzy, terapeutów drugich. To jest czas oświecenia. Oświecenia, którego twarzą i symbolem nie jest Stanisław Konarski, rozumiejący potrzebę nie tylko kompromisu, ale także zasady równości w dialogu politycznym ze współobywatelami, ale to jest oświecenie o twarzy Monitora, nowej gazety, która próbuje zreformować ciemnych sarmatów, z których głów sterczy plika polonika, kołtun polski, których można tylko wyśmiać, wyszydzić,
bo przecież do niczego innego się nie nadają. Cytowałem Państwu poprzednim razem fragmenty pamiętnika, błyskotliwie napisanego pamiętnika Stanisława Augusta Poniatowskiego. Tam jest ta pogarda dla współobywateli, że są ciemni, że to w ogóle jest jakaś fikcja, te wybory, ta równość głosu, że przecież to jest wstyd, że w ogóle on oświecony musi z taką hołotą się zadawać. I to jest nowum. Nowum polegające na zmianie relacji między braćmi, między obywatelami. Czasem między braćmi. To bardzo pięknie opisał Henryk Grzewuski, urodzony 3 maja 1791 roku, autor Pamiątek Soplicy, które zainspirują opowieści, jeszcze nie książka Adama Mickiewicza przy pisaniu Pana Tadeusza, ale autor także Listopada, najznakomitszej przed Sienkiewiczem polskiej powieści historycznej. Bardzo Państwu rekomenduję, kto miałby okazję, wielokrotnie wydawana w ostatnich kilkudziesięciu latach. Pokazuje właśnie te czasy XVIII wieku jako czasy bratniego sporu, czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dosłownie bratniego, bo opisuje dzieje dwóch braci, z których jeden jest tym sarmatą jeszcze niezreformowanym, ale o gorącym patriotycznym sercu. Drugi jest już takim fraczkowym, prawda, sfrancuziałym, też pełnym dobrych intencji, ale patrzącym no już z wysoka, z innymi kategoriami pojęciowymi na swojego brata, na swoją ojczyznę, na Polskę, na tradycję, jako coś, czego się należy wstydzić, co należy radykalnie zmienić. To jest nowa relacja między braćmi, której symbolem, powtórzę, jest ten już nieperswadujący Merkuriusz ordynaryjny, jak w 1661 roku, ale sztandarowa gazeta postępu i walki z ciemnotą polską Monitor Stanisławowski. Przynosi ona, można powiedzieć, częściowo dobre rezultaty, bo przecież część szlachty, mieszczan, którzy przystępują do tego obozu reformy, naprawy, udało się połączyć w dziele Sejmu Wielkiego, w dziele Konstytucji 3 maja. Część sarmatów przeszła na tę stronę, a raczej powiedziałbym, sarmaci i ludzie nowocześni, ludzie monitora, ludzie oświeceni spotkali się we wspólnym wysiłku naprawy Rzeczpospolitej, ale tylko część z obu stron, bo część obozu monitora wybierze kosmopolityzm, świadome oderwanie się od polskości. Skoro polskość jest taka marna, z tą plika polonika, która jest symbolem polskości w encyklopedii tworzonej wtedy przez francuskich filozofów. To jest najważniejsze hasło o Polsce, plika polonika w encyklopedii połowy XVIII wieku. No to może już ucieknijmy od tej Polski, odejdźmy od tego, co nas poniża, co nas osłabia. Wybierzmy jakąś nową tożsamość. Część sarmatów, dla uproszczenia takich nazywam, także przecież z tego obozu patriotycznego, którego symbolem był ich udział w Konfederacji Barskiej, przechodzi przecież do Targowicy. Uznaje, że jeśli tutaj podeptano naszą wolność, to nasze liberum veto ukochane przez Konstytucję 3 maja i w dodatku nam się obcą dynastię, znaczy saską niby ukochaną do niedawna dynastię, ale vivente rege nam się tutaj przynosi w Konstytucji 3 maja, to my wolimy do Katarzyny uciec się pod opiekę. Obie strony tego konfliktu dzielą się na tych, którzy połączą się we wspólnym dziele reformy, naprawy Rzeczpospolitej, walki o jej odrodzenie, kiedy ona upadnie, i tych, którzy z różnych powodów odejdą od Polski. Tak jak hetman Branicki, tak, który powie po Konfederacji Targowickiej, że Polski już nie ma, ja już sobie nową ojczyznę wybrałem, moją ojczyzną jest Rosja. No, można i tak, wybierano i w ten sposób wobec tego kryzysu polskości. I to stawia pytanie o granice wspólnoty, o granice tego, co powinno nas obchodzić jako pole, w którym wojna domowa, w którym wojna jest wojną domową, w którym wojna jest złem.
o granice narodu politycznego. Można powiedzieć, że sprawdzianem tego może być lista pytań, które powinniśmy sobie zadać, czy istnieje obiektywny, by tak rzec, powód do podziału, do rozejścia się. Bo nie każde rozejście się jest największym nieszczęściem. Czasem większym nieszczęściem jest pozostawanie razem. Otóż możemy mieć sprzeczne interesy. Możemy mieć do jakiegoś stopnia. Jeżeli powiemy, że dla jednych lepiej jest, żeby Polska była, a dla innych, żeby nie była, to tego rodzaju sprzeczność interesów oczywiście jest zbyt daleko posunięta, byśmy mogli tworzyć jedną wspólnotę. Możemy mieć sprzeczną mentalność, różną, prawda? Jedni oświeceni, drudzy nieoświeceni. Jedni z mentalnością można powiązać coś oczywiście dużo ważniejszego, religię, podział religijny wewnątrz wspólnoty politycznej. Dla jednych to będzie katolicyzm, dla innych protestantyzm, czy prawosławie, czy unia, czy wreszcie no, w warunkach XX czy XXI wieku ateizm. Raczej nie dzielimy się, jeśli idzie o język. Język polski jest ciągle naszym wspólnym językiem, naszych wrogów i nas. Choć przypominam sobie deklarację ostatnio często występującego z namiętnymi wezwaniami do wojny domowej byłego ministra w rządzie SLD, ministra kultury, wywodzącego się ze środowisk korowskich, tych, no można powiedzieć, niezwiązanych z Macierewiczem i Naimskim, tylko z drugą stroną KOR-u, który jako minister kultury w rządzie SLD mówił, że on swoim dzieciom nie pozwala oglądać telewizji w języku polskim, programów w języku polskim, bo one powinny wyłącznie w innych językach mówić. No to jest przekroczenie pewnej granicy. Jeżeli chcę, żeby moje dzieci nie mówiły po polsku, to rzeczywiście łamie jakąś kolejną barierę wspólnoty. Jest wreszcie kwestia wspólnej kultury. Czy mamy jedną kulturę, czy należymy do dwóch różnych kultur? Otóż warto postawić te pytania, by uświadomić sobie przyczyny rozpadu wspólnoty pierwszej Rzeczpospolitej. Bo one prowadzą nas do tego następnego kryzysu, który mamy omówić, czyli do przewrotu majowego. Ktoś może powiedzieć, co ma pierwsza Rzeczpospolita, jej rozpad do zamachu majowego? Bardzo dużo. Pierwsza Rzeczpospolita rozpada się w XIX wieku. W XVIII uległa tylko rozbiorom, można powiedzieć. Ale trwała walka o jej odbudowanie. Ale wyraźne procesy tego rozpadu można śledzić już na kolejnych etapach politycznych przemian kulturowych, cywilizacyjnych, przemian wieku XIX, kiedy okazuje się, że Litwini, elita litewska, zaczyna przyjmować program odbudowy własnej tożsamości, odrębnej od polskiej. To się nasili, no można tak powiedzieć, w sposób zdecydowany w drugiej połowie wieku XIX, a w szczególności będzie już dojrzałym programem, coraz bardziej dojrzałym, po roku 1863. Tak jest. Powstanie styczniowe to było ostatnie powstanie pierwszej Rzeczpospolitej. Potem już takiego nie ma, w którym biorą udział jeszcze Litwini, Białorusini w szczególności, bardzo dzielny udział biorą i Ukraińcy. Niewielu ich jest, ale jeszcze biorą udział. Ale właśnie wtedy, w 1863 roku, część działaczy ukraińskich w Kijowie nie idzie do powstania styczniowego, tylko mówi, to nie nasza sprawa, to sprawa polskich panów. A my identyfikujemy się, choć sami też jesteśmy z panów, ze szlachty tutejszej. Nie identyfikujemy się ze szlachtą polską. My identyfikujemy się z tutejszym chłopem, ukraińskim, ruskim, który mówi ruską mową i który wyznaje prawosławie. To jest nasz rodak, to jest nasz brat, a nie polski szlachcic, choć też jesteśmy herbowi, też jesteśmy szlachtą.
zaczyna się proces rozpadu na nowoczesne narody, można tak powiedzieć. Proces, który może nas oburzać, albo możemy go chwalić, to zależy od wyboru politycznej opcji, ale który ma charakter obiektywnego zjawiska, dokonującego się w całej Europie ówczesnej. Jestem pod wrażeniem wykładu, jakiego wysłuchałem dzisiaj przed południem na sesji w Polskiej Akademii Nauk, gdzie profesor Andrzej Zięba, moim zdaniem najwybitniejszy znawca problematyki narodowościowej, tożsamościowej przełomu XIX i początku XX wieku na ziemiach Rzeczpospolitej, przedstawił dość rewolucyjną koncepcję stosunków polsko-żydowskich w drugiej połowie XIX i początku XX wieku, skupiając się w szczególności na tym krytycznym punkcie 1912 roku, pamiętnych wyborów do Czwartej Dumy tutaj w Warszawie, które doprowadziły do radykalnego konfliktu polsko-żydowskiego. Środowiska żydowskie doprowadziły do tego, że Warszawę w Dumie, czyli w parlamencie rosyjskim, reprezentował nie Polak, ale Żyd o nazwisku Jagiełło. I zrobiono to świadomie, jak podkreśla profesor Zięba, w konfrontacji świadomej ze środowiskami narodowej demokracji, które wycofały kandydaturę główną Romana Dmowskiego i gotowe były zaproponować kandydata kompromisowego, kandydata wspólnego dla środowisk asymilacyjnych żydowskich i polskich, Jana Kucharzewskiego. Syjoniści uznali, że trzeba pójść na konfrontację. I profesor Zięba mówi, że niezależnie od tego, że towarzyszyła tej krytycznej chwili no bardzo dramatyczna wymiana słów, bardzo brutalnych słów, w naszej publicystyce, a także niestety w naszej historiografii, my odczytujemy tylko polskie słowa. W związku z tym mówimy, Dmowski nakręcił spiralę nienawiści do Żydów. Profesor Zięba mówi, szkoda, że nie czytamy czasopism syjonistycznych wtedy. Jak po tamtej stronie była nakręcona nienawiść do Polski. Ale nie spierając się o podział win w tym konflikcie, w ogóle abstrahując od niego, zwraca uwagę profesor Zięba na inne zjawisko. To też daje do myślenia, niekoniecznie trzeba się z tym zgadzać, ale dzielę się z tym Państwem, bo wydaje mi się to warte refleksji, że ten kryzys, który natychmiast potem przeszedł w operację bojkotu żydowskiego handlu, który został zarządzony przez Narodową Demokrację, przez Romana Dmowskiego, wskutek tego, co się stało właśnie w wyborach do Czwartej Dumy, w istocie immunizował, czy ochronił Polskę i Żydów w Polsce, na ziemiach polskich, przed większym złem, które mogło przytrafić się w wyniku, w konsekwencji I wojny światowej. Skala pogromów, skala fizycznej rozprawy między środowiskami polskimi a żydowskimi po I wojnie światowej, choć miały miejsce pogromy oczywiście z największym we Lwowie w listopadzie 18 roku, była bez porównania radykalnie mniejsza niż to, co działo się na ziemiach ukraińskich, rosyjskich, gdzie indziej we wschodniej Europie w tym czasie. Ten konflikt wtedy uświadomił obu stronom, że są różne, nie pogodzimy się, nie będzie tej idealnej zgody, o której marzyli niektórzy i po stronie polskiej, i po stronie żydowskiej, jednego wspólnego narodu. Musimy nauczyć się żyć inaczej, w ostrej rywalizacji ze sobą, a w końcu może się nauczymy żyć obok siebie. Jak? Nie wiadomo. Nie było na to dobrego pomysłu. Ale nie doszło do radykalnej konfrontacji, radykalnej rozprawy, kiedy ludzie oswoili się już z przemocą, a oswoiła z przemocą ludzi I wojna światowa. Dopiero II wojna światowa zniszczyła Żydów w Polsce i nie zrobili tego Polacy. Otóż mówię o tym nie dlatego tylko, żeby podzielić się, no można tak powiedzieć, świeżym wrażeniem z oryginalnej tezy historycznej, którą tutaj w skrócie Państwu przedstawiam, ale żeby wprowadzić w centralny problem genezy podziału, bratniego podziału w II Rzeczpospolitej. To jest podział między środowiska, które w skrócie nazywamy piłsudczykowskimi, i narodową demokracją. Narodowa demokracja idzie dalej za tym przekonaniem, że obiektywnie nie stworzymy już jednego narodu z Żydami, z Ukraińcami, z Litwinami,
że te narody muszą żyć osobno, możemy zasymilować tyle, ile zasymilujemy. Tu jest ten, można powiedzieć, nieprzyjemny, darwinistyczny aspekt tego programu. Jesteśmy silniejsi, więc może połkniemy trochę tych Litwinów i tych Ukraińców i przerobimy ich na Polaków. Ale nie łudźmy się, że wszyscy Ukraińcy, wszyscy Litwini będą nam braćmi. Oni tworzą inne narody, inną wspólnotę. Takie są warunki nowoczesnego życia, nowoczesnej tożsamości, w warunkach nowoczesnej gospodarki, wykształcenia, kultury, słowa, w której to słowo drukowane staje się o tyle ważniejsze niż w I Rzeczpospolitej, że już każdy albo prawie każdy, a w każdym razie większość umie czytać. I każdy chce czytać w swoim języku. I wtedy powstaje problem, czy Ukraińcy, czy Litwini, czy Żydzi będą chcieli czytać zawsze w polskim języku. Dlaczego nie mają chcieć czytać w swoim języku? A więc cały szereg tutaj, skracam to oczywiście, argumentów przytacza Dmowski, przytaczają inni teoretycy narodowej demokracji, tak jak nowocześni teoretycy narodu z profesorskimi katedrami w dwudziestowiecznej historii teorii narodu rozwijanej na zachodzie Europy. I po drugiej stronie jest program Piłsudskiego, utożsamiany z osobą Piłsudskiego, może raczej tak powiedzmy, program restytucji I Rzeczpospolitej, odnowy byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak mówi o tym dosłownie tytuł odezwy wydanej po wkroczeniu do Wilna w kwietniu 19 roku przez Piłsudskiego do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z nadzieją, że uda się ich przekonać, by odbudować tę wspólnotę narodów. Już narodów, ale nadal wspólnotę, nadal bratnią jakoś wspólnotę. I do dziś jesteśmy podzieleni w swoich wyborach, bo różne argumenty tutaj spotykamy w tej wymianie argumentów. Jedni uważają, wspaniale by było odbudować tę wspólnotę narodów, bratnią wspólnotę z Ukraińcami, z Litwinami, z Białorusinami, a inni mówią, to niemożliwe, to się nie uda, musimy to inaczej jakoś ułożyć. Bardziej surowo, twardo, ale nie łudźmy się, że wrócimy do pierwszej Rzeczpospolitej. Piłsudski, można powiedzieć, inaczej niż Dmowski. Dmowski oczywiście miał w sobie dużo egocentryzmu, pychy, jak każdy człowiek, jak wielu ludzi, może nie uogólniajmy, jak wielu ludzi bardzo uzdolnionych, inteligentniejszych od większości. Często patrzył z pobłażaniem z góry na tych, którzy nie nadążali za tokiem jego myślenia. Ale nie był aż tak pyszny, by uważać, że to on steruje historią. Piłsudski natomiast wychowany na wzorach romantycznych wierzył, że jest jakby wcieleniem kolejnego w szeregu królów duchów polskiej historii, bo Słowacki był jego wieszczem, Słowacki był jego mistrzem, jego natchnieniem. Widział w sobie jeszcze jednego króla ducha, za którym pójdzie ta wspólnota polityczna. On ją zbuduje na nowo, wykuje na nowo tę wspólnotę zasługi. Nie etnosu, nie przynależności wskutek urodzenia, ale zasługi w walce o ten ideał odbudowy Rzeczpospolitej. Starcie tych dwóch wizji przyjdzie w najbardziej bolesny sposób w grudniu 1922 roku. To jest moment zamachu na Gabriela Narutowicza. Pamiętacie Państwo, w jakich warunkach się to dokonywało. Piłsudski nie chce prezydentury, bo konstytucja marcowa, uchwalona de facto przeciw niemu przez większość parlamentarną, nad którą kontrolę ma narodowa demokracja, a więc odsuwa od siebie wzgardliwie ten najwyższy zaszczyt, ale popiera Gabriela Narutowicza, który zostaje prezydentem tylko dzięki głosom mniejszości narodowych. Jest w oczach narodowych demokratów prezydentem obcym, narzuconym przez niepolską de facto przewagę w tej koalicji, która doprowadziła do jego wyboru w polskim parlamencie, bo pamiętajmy, to nie były wybory powszechne, tylko wybory przez Zgromadzenie Narodowe. Dochodzi do znów wymiany złych słów, do mowy nienawiści, jak się to dzisiaj nazywa, padającej z obu stron. Znów nie patrzmy fałszywie, jednostronnie, tak jakbyśmy czytali tylko jednym okiem. Z obu stron
było pełno tej nienawiści. Ale ofiarą tej nienawiści padł prezydent Gabriel Narutowicz. Miał paść Piłsudski, ale Eligiusz Niewiadomski, działający sam, bez żadnej współpracy, zastrzelił tego, który nawinął mu się pod lufę w Zachęcie Warszawskiej, czyli prezydenta Narutowicza. To był wstrząs dla Piłsudskiego. Warto przytoczyć słowa, które wtedy Piłsudski wypowiedział, bo może nie wszyscy z Państwa kojarzycie to hasło z osobą Józefa Piłsudskiego. Przeczytam cały ten fragment wypowiedziany w momencie, kiedy Piłsudski na znak protestu już po śmierci Narutowicza, po wyborze nowego rządu z Witosem na czele w 1923 roku, pożegnał się z ostatnim stanowiskiem wojskowym, formalnie pełnionym, generalnego inspektora sił zbrojnych. Powiedział wtedy tak, tu w hotelu Bristol. Był cień, który biegł koło mnie, to wyprzedzał mnie, to zostawiał w tyle. Cieniów takich było mnóstwo, cienie te otaczały mnie zawsze, cienie nieodstępne, chodzące krok w krok, śledzące mnie i przedrzeźniające. Gdy na polu bitew, czy w spokojnej pracy w Belwederze, czy w pieszczotach dziecka, cień ten nieodstępny koło mnie ścigał mnie i prześladował. Zapluty potworny karzeł na krzywych nóżkach, wypluwający swoją brudną duszę, opluwający mnie zewsząd, nie szczędzący niczego, co szczędzić trzeba. Rodziny, stosunków bliskich mi ludzi, śledzących moje kroki, robiący małpie grymasy, przekształcający każdą myśl odwrotnie. Ten potworny karzeł pełzał za mną jak nieodłączny druh ubrany w chorągiewki różnych typów i kolorów. Nie będę ciągnął dalej tego cytatu, ale już wiecie Państwo, autorem metafory zaplutego karła reakcji jest Józef Piłsudski. Oczywiście nie on go użył przeciwko Armii Krajowej, ale on wymyślił te słowa. Wymyślił przeciwko połowie swoich współobywateli, bo mówił o wszystkich, którzy głosowali na listę Związku Ludowo-Narodowego, czyli tę listę, która wygrała pierwsze wybory do Sejmu Ustawodawczego i wciąż była najbardziej popularną listą w kolejnych wyborach. Miał powody, możemy powiedzieć. Czuł się stroną atakowaną, brutalnie atakowaną w tej kampanii propagandowej, która przez Rzeczpospolitą wtedy przechodziła. Ale sam, jak widzimy, nie szczędził drugiej strony. Rzeczpospolita, wspólnota obywateli, źle znosi tego rodzaju wzajemne obelgi, oskarżenia. To rzeczywiście z reguły ma złe konsekwencje. Tutaj zastanawiam się, czy profesor Zięba ma rację, czy te bardzo złe słowa, które wtedy padły w 12 roku w stosunkach polsko-żydowskich, czy rzeczywiście były tylko z dobrymi konsekwencjami otrzeźwiającymi dla obu stron. Nie wiem, to jest zagadnienie do głębszego przemyślenia. Ale myślę, że w dłuższej perspektywie można powiedzieć, że długo złych, raniących, niesprawiedliwych w swoich uogólnieniach słów wobec współobywateli, inaczej myślących, nie można wypowiadać bezkarnie. A te słowa, jeszcze raz to podkreślę, padały z obu stron konfliktu politycznego, który wtedy przez Polskę się przetaczał. Piłsudski chciał, a raczej wokół niego ludzie stojący chcieli, wciąż reprezentować tę piękną tradycję, którą nazywali wtedy jagiellońską, tradycję nawiązującą do spuścizny I Rzeczpospolitej. Narodowi Demokraci, partia chłopska prowadzona przez Witosa, trzymała się bardziej tej wizji monoetnicznej, jeżeli można tak powiedzieć. I te dwie wizje zderzają się, która jest bardziej realistyczna, która jest bardziej sprawiedliwa w sensie, można powiedzieć, społecznym także. Ta rywalizacja jednakże toczy się już w warunkach innych niż wcześniejsze wewnętrzne polskie walki, bo obok istnieje państwo komunistyczne. Nie tylko obok istnieje, ale ma swoją partię działającą w Polsce, Komunistyczną Partię Robotniczą Polski, KPRP, a wkrótce KPP. Ta partia jednoznacznie stawia sobie za cel likwidację Polski, przekształcenie jej w republikę, w część Związku Sowieckiego. Ta partia, co ważniejsze, buduje nową, ponadnarodową tożsamość, radykalnie kosmopolityczną. To jest wspólnota
wtedy zdeterminowana jako wspólnota, której hymnem jest trzecia międzynarodówka. To nie są jeszcze czasy hymnu Związku Sowieckiego, jaki znamy, Sojuz Nieruszymy Republik Sowieckich. Te słowa nawiązujące do rosyjskiego rdzenia pojawią się dopiero w czasie II wojny światowej, w 1943 roku. Wcześniej hymnem Moskwy, Związku Sowieckiego była wyłącznie trzecia międzynarodówka. Brak innej ojczyzny niż ojczyzna światowego proletariatu. To jest cecha komunizmu. Ci, którzy wyznają tę doktrynę, a KPP-owcy ją wyznawali, bo przecież byli ideowymi ludźmi wtedy, w tamtych warunkach, w oczywisty sposób byli wrogami polskiej wspólnoty politycznej. A państwo, którego byli ekspozyturą w Polsce, chciało Polskę zniszczyć, bo nie udało mu się to w roku 1920. I miało sojusznika w tym zamiarze. To była Republika Weimarska, to były Niemcy. Dyszące, naprawdę dyszące, to nie jest metafora przesadna, to nie jest mowa nienawiści. Niemcy dyszały rządzą zemsty za utratę Wielkopolski, za utratę Pomorza, za utratę Górnego Śląska. Uważały to za radykalną niesprawiedliwość i z każdym, nawet z bolszewikami, gotowe byłyby się sprzysiąc umówić, żeby zniszczyć Polskę. I wiemy, że symbolem tego stało się porozumienie z Rapallo, zawarte w 1922 roku, w tym samym roku, kiedy zastrzelony został prezydent Narutowicz. A więc jest zewnętrzny, bardzo groźny kontekst dla walki wewnętrznej w Polsce. Kontekst, który grozi tym, że jeśli ta walka wewnętrzna przekroczy pewien próg, to Polska może się zawalić. Polska może być rozszarpana przez sąsiadów, którzy czekają bardzo aktywnie, można powiedzieć, czekają na ten moment. W imię obrony Polski przed takim scenariuszem Piłsudski zaczyna usprawiedliwiać w swoim umyśle dążenie do przewrotu, który złamie prawne reguły gry w społeczeństwie demokratycznym we wspólnocie politycznej Rzeczpospolitej. A więc nie na drodze wyborów, ale na drodze zamachu stanu. Chce odzyskać władzę, żeby, jak wierzył, uratować Polskę przed scenariuszem klęski zewnętrznej. Kontekst zewnętrzny rzeczywiście jest trudny w 1925 roku. To jest, no można tak powiedzieć, wciąż jeszcze kryzys ekonomiczny w Polsce. Nie ten wielki kryzys, który przyjdzie kilka lat później, ale wciąż poważny kryzys, duże bezrobocie. To jest wojna handlowa z Niemcami od 1925 roku się tocząca. To jest także bardzo niebezpieczny kolejny sygnał z zewnątrz. Traktat o przyjaźni i neutralności, tak się on nazywał, między Związkiem Sowieckim a Republiką Weimarską, zawarty w 1925 roku. I w październiku 1925 roku układy w Locarno, które wyraźnie stawiały Polskę w gorszej sytuacji politycznej, zabezpieczając gwarancjami zachodnich mocarstw wyłącznie zachodnie granice Niemiec, czyli zabezpieczały Francję i Belgię, nie zabezpieczały Polski i Czechosłowacji. To wszystko pokazywało tym, którzy się interesowali polityką zagraniczną, że źle się dzieje, niebezpiecznie się dzieje w tym momencie w Polsce. Ale ktoś inny może powiedzieć, no dobrze, ale Grabski przeprowadził reformę, Władysław Grabski, powstała silna złotówka, troszkę osłabła oczywiście pod koniec 1925 roku, ale nie jest przecież tak, że ta Rzeczpospolita nie miała żadnych sukcesów. Gdynia już się zaczęła budować. Trudno zważyć, zmierzyć na szali, co przeważało, zyski czy chaos, czy straty, czy niepewność związana z ciągle zmieniającymi się rządami wyłanianymi na drodze gry parlamentarnej, międzypartyjnej. Ta sytuacja przybiera postać wprowadzenia już niemal do wojny domowej w roku 1925, kiedy Piłsudski przychodzi do marszałka Macieja Rataja, marszałka Sejmu, i mówi, że gotów jest wrócić do pracy politycznej ze swojego samozesłania do Sulejówka, jak to powiedział, z negatywnym programem politycznym. Kiedy Rataj zapytał go, jaki to program, marszałek odpowiedział słowami, proszę wybaczyć, zatkać uszy na pierwsze słowo, które powiem, ale marszałek tak mówił.
bić kurwy i złodziei. Prawda? To jest ten program, który zaproponował. Podoba się, chwytliwe, ale czy rzeczywiście wszyscy po drugiej stronie spełniają to kryterium w roku 2025? Trzeba się zastanowić, czy takie oskarżenie pod adresem wszystkich po drugiej stronie jest uczciwe, jest sprawiedliwe, czy buduje Rzeczpospolitą. Bardzo trudno to wyważyć, wymierzyć. Marszałek oczywiście miał powody do poczucia osaczenia. Jego zwolennicy byli przez Sikorskiego, zwłaszcza pozwalniani ze stanowisk, kiedy Sikorski pełniał funkcje rządowe. Były także, można powiedzieć, pierwsze krwawe starcia między zwolennikami trwania tej polityczno-demokratycznej machiny i tymi, którzy chcieli ją obejść. Nie przez wybory, ale przez walki uliczne dojść do władzy. To są oczywiście krwawe wydarzenia w Krakowie w listopadzie 23 roku. Jak one się toczyły, to warto przypomnieć, bo wtedy dużo było takich krwawych zajść w całej Europie. W Paryżu były wielokrotnie cięższe walki uliczne w latach 20. i 30. Tutaj charakterystyczne jest dla tych walk w Krakowie, że mniej więcej tyle samo zginęło żołnierzy pacyfikujących manifestację robotniczą, co robotników. Chyba 14 do 18 był ten tragiczny bilans ofiar śmiertelnych, tych zajść listopadowych. To były dwie równe siły, równie dobrze uzbrojone, można tak powiedzieć. Coraz trudniej było zapanować nad chaosem, nad emocjami, ale wciąż jeszcze do przewrotu, do wojny domowej nie dochodziło. W 1926 roku Piłsudski postanowił dłużej nie czekać, wykorzystując swoje kontakty, oczywiście z wiernymi towarzyszami broni, wykorzystując swój autentyczny, prawdziwy autorytet. I mówię to dlatego, że dzisiaj z tych, którzy występują przeciwko rządowi, nikt nie ma autentycznego autorytetu w moich oczach. Przepraszam, dla kogoś może to zabrzmi zbyt mocno, ale ten, który stroi się w piórka Piłsudskiego, pamiętam, jak odwiedzał Instytut Piłsudskiego, bo akurat pracowałem wtedy w instytucie nad swoją pracą habilitacyjną, kiedy Lech Wałęsa w 1991 roku tam przybył. Widziałem, jak on wczuwa się w tę rolę, że jest prawie Piłsudski. Prawda? No cóż, każdy może zmierzyć go tą miarą. Jakie są zasługi jednego, jakie drugiego, jaki format osobowości, jaka kultura, niezależnie od brutalnych słów, które wypowiadał Piłsudski, jaki język, jakie zakorzenienie w wielkiej polskiej kulturze. Że nie wspomnę o innych. Mówię to także dlatego pod wrażeniem tej chucpy gigantycznej, która przypisuje immunitet wynikający z zasług dla ludzi, którzy kiedyś mieli zasługi, nie takie jak Piłsudski, ale mieli autentyczne zasługi dla Polski, dla wolności. Ale czy to znaczy, że są immunizowani na zawsze od kolejnych swoich czynów? Powiedziałbym, jeśli by tak myśleć, trzeba by wprowadzić na indeks ksiąg zakazanych Koniec świata szwoleżerów Mariana Brandysa, bo żadna książka lepiej nie odmalowuje degrengolady prawdziwych bohaterów, jakimi byli szwoleżerowie z wąwozu Somosiery, którzy stali się skorumpowanymi, starzejącymi się politykierami w Królestwie Kongresowym. Czy zmazane są przez to ich zasługi, ich bohaterstwo z szarży somosierskiej? Nie. Ale czy to znaczy, że trzeba patrzeć na takiego arcykolaboranta jak Zajączek, wyjątkowo obrzydliwy symbol polityczny, jako na człowieka zasłużonego, to, że był zasłużony kiedyś, kilkadziesiąt lat wcześniej? Czy ma przekreślić jego złe czyny późniejsze? Warto stawiać dzisiaj te pytania. Stawiam je także w kontekście sporu o maj 26 roku. Piłsudski to postawił na szali. Ja mam zasługi, a w cieniu, w tym płaszczu jego zasług poszli inni, którzy uznali, my dzielimy z marszałkiem, z naszym wodzem te zasługi, a inni to zapluty karzeł reakcji, ludzie bez zasług. Czy tak było? Prezydent Wojciechowski, wybrany po śmierci Narutowicza, był przecież, tak samo jak Piłsudski, może nawet odważniejszym od Piłsudskiego, bojowcem organizacji bojowej, tym, który przygotowywał i rzucał bomby jako bojowiec, terrorysta, możemy powiedzieć, prawda, w sprawie narodowej.
Ci ludzie, którzy będą bronili Wojciechowskiego w roku 1926 w maju, to będą tacy ludzie jak Tadeusz Rozwadowski. Największa plama, powiedziałbym, w moich oczach na honorze Piłsudskiego, to co stało się z generałem Rozwadowskim po maju 1926 roku. Bo Rozwadowski, przypomnijmy, był szefem sztabu w 1920 roku w sierpniu. Bez jego pracy, bez jego planu, który przygotował, a przede wszystkim bez jego entuzjazmu i siły ducha, którą wykazał, kiedy Piłsudski upadł na duchu, a było kilka takich dni na początku sierpnia 1920 roku, Polska mogłaby się nie obronić wtedy. Piłsudski ponosi oczywiście główną odpowiedzialność za to zwycięstwo i główny tytuł do chwały za nie ma za sierpień 1920 roku, ale bez Tadeusza Rozwadowskiego tego zwycięstwa mogłoby nie być. Piłsudski mu tego zazdrościł, dlatego w bardzo małostkowy sposób potem walczył z Wojskowym Biurem Historycznym, żeby podważyć zasługi Rozwadowskiego. No niestety, najwięksi ludzie też nie są pozbawieni cech małostkowych. Kiedy Rozwadowski stanie na czele wojsk broniących legalnego rządu w 1926 roku i wyda rozkaz strzelania do wszystkich tych, którzy złamali przysięgę wierności Rzeczpospolitej, w tym także do Piłsudskiego, Piłsudski odpłaci mu decyzją, która doprowadzi do śmierci Rozwadowskiego już po wypuszczeniu go z więzienia na Antokolu w Wilnie. Ale obok Rozwadowskiego jest przecież jego szef sztabu, pułkownik Władysław Anders, który broni Belwederu w 1926 roku. To są generałowie Tadeusz Kutrzeba, to jest generał Franciszek Kleberg. Można powiedzieć, to, że wymieniam te nazwiska i że one się nam wszystkim kojarzą, świadczy o tym, że udało się ograniczyć skutki tej wojny domowej, ale nie znieść. Ograniczyć w tym sensie, że ci generałowie, Anders, Kleberg, Kutrzeba, nie skończą swojej kariery na maju 1926 roku, gdzie stanęli przeciwko Piłsudskiemu. Ale Piłsudski ich wykorzysta i Polska skorzysta z nich dalej, będzie umiała z nich skorzystać. Ale wymieniłem ich nazwiska po to, żeby właśnie zastanowić się nad tym, czy miał prawo Piłsudski rozpowszechnić taką propagandę, że po drugiej stronie są tylko śmieci, są tylko zaplute karły reakcji. Nie miał. Polska była podzielona między ludzi wartościowych po obu stronach tego konfliktu. Bardzo trudno jest rozstrzygnąć rację w tym konflikcie. Wiadomo natomiast, jakie były jego skutki. Pamiętamy ta dramatyczna rozmowa z Wojciechowskim na moście Poniatowskiego 12 maja, w której Wojciechowski powiedział, że nie ustąpi, że będzie bronił legalnej władzy. I Piłsudskiego to na kilka godzin załamało. Wtedy Beck przejmie operację, można powiedzieć, zdobywania kolejnych czy przejmowania kolejnych mostów Kierbedzia i następnego mostu. To był bardzo dramatyczny moment, w którym Piłsudski zrozumiał, że bez walki się nie obejdzie, że jeśli wszedł na drogę zamachu stanu, to musi ponieść tego konsekwencje, czyli przeleje się krew. I ta krew się przelała, zginęło prawie 400 osób, 900 osób zostało rannych. Mniej więcej równo rozłożone były te straty na obie strony konfliktu. Ale nie tylko zginęli ludzie. Przelana krew spowodowała, że niezwykle trudno było odbudować wspólnotę Rzeczpospolitej, wspólnotę obywatelską. Piłsudskiemu już wspólnoty obywatelskiej się nie udało odbudować. Bo kolejne wybory były coraz bardziej fikcją. Były wyborami organizowanymi w taki sposób, żeby wizja Piłsudskiego, a potem, co gorsza, już bez Piłsudskiego, wizja jego dużo mniej udanych spadkobierców i naśladowców była, jeśli można tak powiedzieć, górą, by wygrywała skutecznie. Oczywiście ta pozbawiona w ogóle udziału we władzy, możliwości sprawowania tego udziału przez demokratyczny głos, przez szansę wyboru. Część społeczeństwa alienuje się z tego państwa. Traktuje rządzących jako obcy naród, obce ciało, sanację. W złym tego słowa znaczeniu. Nie tym pierwotnym, uzdrowienie, ale nową chorobę, która przyszła na Polskę.
chorobę pyszałków, którzy uznali, że mogą reprezentować Polskę jako wyłącznie jej zbawiciele. Tak nie było. Byli zbawiciele po stronie sanacji, w cudzysłowie oczywiście zbawiciele, i byli po drugiej stronie, ludzie zasłużeni dla Polski. Ten podział będzie trwał, przypomnijmy, we wrześniu 1939 roku, kiedy logika tej wojny domowej rozpoczętej czy skumulowanej w maju 1926 roku przecież przyniesie tak niesławne zachowanie Władysława Sikorskiego, który występując faktycznie jako agent rządu francuskiego przejmie władzę nad rządem już emigracyjnym, odsuwając całkowicie ekipę rządową polską, tą z kraju, od jakichkolwiek wpływów i prześladując potem świadomie Piłsudczyków. To był ciąg dalszy tego kołowrotu. Oni nas prześladowali, to teraz my ich będziemy prześladować, prawda? Smutny był los Piłsudczyków w czasie II wojny światowej i w kraju, i w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. Ten podział dalej trwał niestety, bolesny podział. To, co zmniejszyło skalę jego oddziaływania, to był oczywiście dramatyczny los Polski w 1939 roku. Los, jak mi się wydaje, niezawiniony przez tę wojnę domową. Nie ma prostego wynikania, że gdyby nie było przewrotu majowego, to nie byłoby może września 1939 roku. Nie, tak by nie było. Zbyt potężne siły stały przeciwko Polsce po obu stronach, by spoistość, zwartość wewnętrzna mogła nas uratować. Wystarczyła do uratowania we wrześniu 1939 roku. Ale myślę, że także nie jest uprawniony ten sposób rozumowania, który czasem reprezentują obrońcy marszałka, że dzięki niemu Polska się uratowała w 1926 roku. To prawda, marszałek umiał zrobić bardzo wiele, żeby ograniczyć złe skutki wojny domowej, bo nie zaczął realizować po maju 1926 roku jakiegoś programu rewolucyjnych zmian izolujących całe segmenty społeczeństwa, ale starał się budować politykę wciągania także części prawicy do współrządzenia Polską. Ale czy można przyjąć założenie, że premier Aleksander Skrzyński sprzed Witosa, poprzedni premier w 1926 roku, że generał Rozwadowski, generał Anders, Roman Dmowski nie umieliby obronić Polski przed Związkiem Sowieckim w 1926, 7, 8, 9 roku, że Władysław Grabski nie umiałby gospodarki odbudowywać dalej. To jest, myślę, też bardzo ryzykowne założenie. Zamach majowy na pewno zniszczył jedno. Zniszczył parlamentaryzm w Polsce, który źle funkcjonował, nie najlepiej, kulawo funkcjonował do 1926 roku, ale po 1926 roku nie był już parlamentaryzmem wolnym. Można oczywiście odrzucać parlamentaryzm, można woleć system monarchiczny. Z tego punktu widzenia ruch Piłsudskiego może być traktowany jako niekonsekwentny, ale ruch w dobrą stronę, w dobrym kierunku. Niemniej tradycja Rzeczpospolitej jest inna. To jest tradycja, w której obywatele mają wspólny, równy głos. To właśnie, co stało się we wrześniu 1939 roku, spowodowało, że ta równość losu, nie głosu, ale losu polskiego, została przywrócona dramatycznie. I dlatego Polacy umieli się odnaleźć w tej sytuacji, walcząc, współpracując ze sobą. No, jak już wspomniałem, może nie zawsze konsekwentnie Piłsudczycy byli wciąż izolowani w strukturach podziemnych i w strukturach emigracyjnych, ale w większości potrafiąc ze sobą współpracować. Jednakże jest to czas, kiedy komuniści wkraczają już na teren Polski, przecież we wrześniu 1939 roku, którzy wprowadzają zupełnie nowy podział do Polski. Oni i reszta Polski. W tej reszcie mieszczą się i socjaliści z Berezy Kartuskiej, występujący tam jako więźniowie, i ludowcy, i narodowi demokraci. Wszyscy są wrogami, wszyscy ci, którzy autentycznie reprezentują podzielone, skłócone elity polskie sprzed wojny. To, co wprowadza ten nowy podział komunistyczny do Polski, wojna domowa, która wtedy wybucha, bo komuniści, oczywiście można powiedzieć, prowadzą podbój Polski.
prowadzą go przy udziale Armii Czerwonej, potem przy pomocy dwóch dywizji NKWD specjalnie zatrzymanych na prośbę Bolesława Bieruta do 1947 roku, żeby pilnować tutaj zwycięstwa komunistów nad narodem. Jednak wciągają część narodu na zasadzie zastraszenia, na zasadzie kooptacji, na zasadzie konformizmu. To jest część naszej natury. Wciągają część narodu do współpracy ze sobą. Nie jest tak, że byli tylko sami komuniści. Po kilku latach mieli pewną bazę poparcia. To, co ułatwiło komunistom zdobycie tej bazy, to była pewna różnica w stosunku do epoki monitora. Komuniści oczywiście przyszli ze skrajnie aroganckim programem ideologicznym Marksa, Lenina, Engelsa, Stalina. Ale byli słabi kulturowo. Kiedy wchodzili w buty w Rzeczpospolitej, udawali, że są Rzeczpospolitą, no prosili Krzysztofa Radziwiłła, żeby ich nauczył, jak się mają zachowywać w tym Sejmie, prawda? To jest poseł na Sejm. PRL pierwszy, ten, który uchwalił konstytucję PRL-owską, żeby nauczył ich obyczajów, jak tu jeść nożem i widelcem, prawda? Byli słabi kulturowo. To pozwalało im w pewnym sensie odnaleźć się w tym społeczeństwie nie w roli nauczycieli tylko, nie w roli terapeutów, ale w roli reprezentantów obcego systemu, którzy trochę się tego wstydzą, że są z tego obcego systemu, udają, że nie są. Mówię o tym dlatego, że mam wrażenie, że teraz mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. Podziałem nowym, a raczej odnowionym, tym, o którym mówiłem z końca XVIII wieku. Podziałem, który oczywiście zaostrzył się bardzo w stosunku do końca XVIII wieku. Podziałem społeczeństwa, narodu, braci na te dwie grupy. Nauczycieli, którzy biją linijką po palcach swoich uczniów, to ci nauczyciele z Gazety Wyborczej, prawda, którzy mówią nam, jak mamy się zachowywać, co mamy myśleć, czego nam nie wolno myśleć, co mamy mówić, czego nie możemy mówić, bo tak mówi światły świat, prawda, a my jesteśmy ciemniakami, my mamy garb przyrodzony polski, plika polonika nam przyrosła do zakutych łbów. I dopiero trzeba golić te łby na siłę, przemocą. Przemocą duchową, przemocą symboliczną, jak to mówi współczesny teoretyk Pierre Bourdieu. Zabierając nam naszą tożsamość, mówiąc nam, że ona jest zła, że jest do wyrzucenia, że jest na śmietnik. Musimy nową sobie wybrać. I to boli najbardziej, to upokarza najbardziej. Ten podział, ta wojna domowa, ona nie jest tylko naszym doświadczeniem. Teraz współcześnie mamy do czynienia z odsłonięciem się frontu tej wojny domowej w skali światowej. To jest wojna upokorzonych braci przez tych, którzy ich upokarzali. Upokarzali ich występując w roli nauczycieli postępu, w roli więcej niż nauczycieli i gorzej niż nauczycieli, w roli terapeutów. Czyli jesteśmy pacjentami. Nie ma relacji braterskich między terapeutą a pacjentem, jest zupełnie inna relacja. Nawet jeśli tak się złożyło, że mogą być braćmi, czy siostrą i bratem, czy siostrami, ci, którzy występują w tych dwóch rolach. Ale najważniejsza w takim układzie jest absolutnie nierównoprawna dystrybucja autorytetu między tego, który ma prawo leczyć, zmieniać tożsamość, używać rozmaitych symbolicznych elektrowstrząsów, żeby doprowadzić do wyzdrowienia nas, chorych, i rolą właśnie nas, leczonych zimnymi prysznicami, zmianą tożsamości. Oczywiście wszystko symbolicznie, wszystko, czy bardzo dużo, bez fizycznej przemocy. Więc się buntujemy. Buntują się Polacy, buntują się Amerykanie, nazywani białymi śmieciami, buntują się Holendrzy, buntują się Francuzi, buntują się Niemcy. Różne złe instynkty wynikają w czasie wojny domowej, w czasie buntu. To nigdy nie jest przyjemna sytuacja, ale odpowiedzialność za tę sytuację ponoszą ci, którzy arogowali sobie, którzy przypisali sobie rolę wychowawców, terapeutów. To oni prowokują nową falę wojny domowej, na krawędzi której stoimy.
Można odczytywać tę wojnę jako odwieczny teatr tych samych namiętności, pychy tej samej, która występowała w roli głównej w czasach Lubomirskiego i Jana Kazimierza i Ludwiki Marii, pychy, która występowała także w osobie Józefa Piłsudskiego w czasie kryzysu majowego i zderzenia racji, bo racje też się zderzają ze sobą, nie tylko emocje, namiętności, złe namiętności i złe słowa. Ale myślę, że aby zidentyfikować obecny stan wojny domowej, zagrożenia tą wojną, trzeba zdiagnozować tę pychę największą, która stoi za podziałem na pacjentów i leczonych. Dzisiejsza wojna domowa, powiedziałbym, jest tym, co by można nazwać buntem w domu wariatów. Zostaliśmy potraktowani jako wariaci do wyleczenia z polskości, z historii, z tożsamości, z tradycji. Nie podobało nam się to. Różne aspekty tego nam się nie podobały. Zbuntowaliśmy się. I bijemy się z tymi, czasem to są nasi bracia, którzy uwierzyli w to, że jedyna droga do lepszego jutra dla nich i dla ich dzieci polega właśnie na tym, żeby się wyrzec tego, co jest naszą polską chorobą, naszą polską tożsamością. To jest dramatyczny podział, którego elementy możemy śledzić w naszej historii, ale który w tej skali, w tej intensywności dotyka nas, mam wrażenie, po raz pierwszy. Jaka jest droga wyjścia z tego podziału, to jest, myślę, temat nie na wykład, nie na rolę terapeuty, nie na rolę nauczyciela, bo tu nie ma nauczycieli i terapeutów, tylko na rozmowę. Dziękuję bardzo.